walka z waszej perspektywy. Tak jak ją zaplanowaliśmy. Dokładnie tak, jakbyśmy sobie to wyobrazili, tak było. A w którym momencie trener uwierzył, że Janek go ma na widelcu? Bo Janek powiedział, że to było po kopnięciach, a fajną rzecz powiedział Krzysiek. Cały czas wygrano, natomiast już jak poszedł cios na nos, to wiedzieliśmy, że walka jest nasza. A był taki moment w pierwszej rundzie, Krzysiek Gutowski, też trenera podobieczny, powiedział, że Dominik Rey jest po jednym z ciosów, pierwszy zadał cios w tej walce, on się cofnął i on wtedy uwierzył, że on się zwyczajnie boi kontrataków Janka. To był przełom, nie wiem. No, moim zdaniem kopnięcia w korpus i ten lewy na nos, czy prawy, już nie pamiętam dokładnie jak to było, to jakby zadecydowało. Zapytam drugiego z trenerów, tego, który zajmuje się stójką w Janka Błachowicza. Czy Janek Błachowicz to jest najmocniej bijący zawodnik UFC? Mówię, MMA się składa z wielu elementów, ale ja mówię o stójce tylko. Jak najbardziej, no mocno bije. Zresztą ciężko jest powiedzieć i wyznaczyć, który z zawodników w UFC bije mocno. Janek bije bardzo mocno na tą wagę, także zresztą legendary Polish Power, także on ma z czego uderzyć i bije bardzo mocno, szczególnie lewego sierpa, jak tą prawy krzyżowy również. Zresztą jak widać, jego walki kończą się przed czasem i to jest najważniejsze. Spodziewaliśmy się niskich kopnięć w tym pojedynku, a zdecydowały, tak jak powiedział trener Jocz, te kopnięcia na korpus. Dlaczego? Byliśmy przygotowani na niskie kopnięcia Dominika, mieliśmy blokować je, znaczy ja miał blokować, my tylko mówiliśmy co trzeba zrobić, no i jakby tam unikaliśmy tego skutecznie. Na czym polega siła Jana Błachowicza? Każdy mówi, że on teraz po prostu zrobił się pewny siebie. Piękne słowa Mameda Halidowa. Powiedział, że Jan Błachowicz jest teraz kompletnym zawodnikiem, bo nie korzysta tylko ze swoich warunków, nie tylko ze swoich umiejętności, ale mentalu. Dorósł do tego, co zrobił wczoraj i tak po prostu jest, że jest po prostu lepszy niż kiedykolwiek. Z walki na walkę po prostu dojrzewał i się rozwijał, także gdzieś tam każda walka go utwierdzała w tym, że dąży do sukcesu i dąży do celu, jakim jest osiągnięcie Mistrzostwa Świata w UFC, tak? Walka z Jonem Jonesem, chyba wszyscy tutaj, którzy stoją, wszyscy kibice, oni chcieliby zobaczyć ten pojedynek. Jak trenerzy rozkładaliby szanse w takim starciu? Wiemy, że Jon Jones to był dominator tej dywizji półciężkiej i przegrał tylko przez dyskwalifikację i to raz. My widzieliśmy walkę Dominika Reyesa z Jonem Jonesem i sami sobie możemy jakby to zwizualizować, co by mogło być. Zastanawiam się, czy lepszym rywalem byłby może Mareta. Janek uwielbia rewanże, powiedział piękną też rzecz, że dzięki Brazylijczykowi on czuje się lepszym trenerem. Z kim trenerzy by go widzieli chętniej? Z Maretą czy z Jonem Jonesem? Na razie Jona Jonesa nie ma tak naprawdę, nie ma dajmy odpocząć w ogóle Jankowi, bo tak naprawdę musi zebrać myśli. Całemu teamowi spokojnie zostawmy jakby decyzję na tydzień, dwa, żeby w ogóle cokolwiek ustalać. Na razie cieszmy się ze zwycięstwa i może tyle. Robert, zapytam Cię, te kopnięcia lewo... Obaj możecie odpowiedzieć. Te kopnięcia lewą nogą to był plan, bo bardzo szybko Janek uruchomił tą lewą nogę i też było widać w trakcie treningów przed samym wydarzeniem, że żeście mocno to trenowali, bo praktycznie wszystkie kombinacje były kończone lewą nogą. Janek kopie bardzo dobrze lewą nogą i tego używał. No i Dominik dał jakby... Nie docenił jakby siły tych kopnięć i przyjął na pewno był zraniony. W którym momencie uwierzyliście, że to już jest ten moment, że... Który to był moment taki tak naprawdę? Nie, ale zapytam, gdzie w walce pojawił się ten moment taki? Naruszenie, kontuzja Dominika, no to był taki przełom, że widzieliśmy, że to już jest... Że te ciosy czysto wchodzą po prostu, bo ten nos pęknął. Zaraz będzie koniec. A gdzieś dostrzegliście na powtórkach, który to był konkretnie moment? Czy to było to kopnięcie takie wysokie w głowę Reyesa, czy to był później taki lewy prosty, że ten nos pękł oczywiście? No to jak kopie Reyes, to mu nos nie może pęknąć. Nie, mówię oczywiście o Błachowiczu. No, mi się wydaje, że to było po uderzeniu ręką. Prawy... Po uderzeniu ręką to było zamieszanie. Janek był nas z tyłem troszeczkę, ale widzieliśmy twarz po prostu Reyesa, gdzie jego nos jest po prostu złamany i wtedy wiedzieliśmy, że to już jest ten moment, gdzie Janek może przycisnąć i uderzać. Janek też mówił na konferencji prasowej, że jedyne, czego się jeszcze bardziej, jedyne, czego się spodziewał po Reyesie, to, że większą presję będzie wywierał, a jednak się trochę zaskoczył, że to on tę presję mógł wywierać i Janek szedł do przodu. To był błąd chyba Reyesa, bo jeżeli miał jakieś szanse w tym pojedynku, to chyba powinien też podjąć większe ryzyko, szczególnie na początku. Był przygotowany plan B i nawet jeżeli by była presja, prawdopodobnie byśmy też wyszli z tego bez jakichś tam szkód. To jaki był plan B, zapytajmy. Tak jak przeciwnik pozwoli w ogóle, Janek nie pozwolił na to. Plan B był taki, żeby obalać Dominika. Jeżeli by szło coś nie pomyśli, z tujce mieliśmy go. Ja miał go obalać. Jak w końcówce drugiej rundy poszły wymiany, baliście się trochę o te wymiany, bo one były ryzykowne. Janek podjął to ryzyko. No, bez ryzyka nie ma.
kto nie ryzykuje, nie pije szampana, także udało się. Janek wiedział, że ma brodę, trzyma się nisko, gdzieś tam unikał tych ciosów w tej wymianie. Wiadomo, że gdzie dwa rąbie, tam wiele są. Ale... Parę ciosów, parę bomb tam śmignęło koło głowy Janka, jedna nogą obtarł palcem noc, zgadza się, było blisko, ale no, kto nie zaryzykuje, to nie pije szampana, tak jak tutaj powiedział. Dużo szampana wypiliście już? Na razie nie. Na razie nie. Na razie odpoczywamy, jesteśmy naprawdę zmęczeni, bo jednak te zmiany czasu, wstawanie rano, bo trzeba było się przestawić. Wstawaliśmy bardzo rano, trenowaliśmy. No i to troszeczkę nas rozregulowało. Co ten pas dla was znaczy, panowie, jako trenerów? No spełnienie jakby kariery. Wyliczenie czegoś, na co pracowaliśmy przez długi czas. Nie wiem jak dla Roberta, dla mnie... Jak najbardziej, chyba każdy trener chce mieć, mieć zawodnika, który zdobywa mistrzostwo świata. No, nie inaczej, tak jak Robert powiedział, no, cieszymy się bardzo, bo to jest tak też nasz sukces, bardzo duży. No i jakaś taka pewność, gwarancja, że robimy to dobrze. To co robimy, jak czasami są jakieś wątpliwości, że jednak to jest ta droga, którą braliśmy. Z tych walk 8, z 9 ostatnich walk Janka, które wygrał, chyba można powiedzieć, że każda z tych zwycięskich to był też w dużej mierze dzięki taktyce, którą opracowaliście, prawda? A czy z tych zwycięskich walk Janka mieliście po którejś niedosyt, że jednak trochę jeszcze lepiej można było tę taktykę zrealizować? Czy taka walka, taka nie na 100%, to była walka z Jacare Souzą? Tam po prostu troszeczkę przeszarżowaliśmy z przygotowaniami, za dużo, za mocno, za późno odstawiliśmy jakby obciążenia i tam faktycznie Jan nie pokazał tego, co normalnie by pokazał. Mówił już Janek o tym, że na konferencji prasowej zapytany o walkę z Santosem o rewanż, powiedział Janek, że on już wie, jak walczyć tym razem z Santosem, żeby wygrać. Santos musi wygrać swoją walkę z następną. Z Teixeirą i to będzie, podejrzewam, ciężkie zadanie, bo Teixeira ma swoją drugą młodość, złapał i jeżeli dojdzie do partelu, to podejrzewam, że będzie na stronę Teixeiry. Trenerze, ja mam pytanie, jak to się dzieje, że z zawodnika, który przywykł do tego i przyzwyczaił nas wszystkich, że wygrywa przez decyzję, on w wieku 36-37 lat nagle robi się zawodnikiem, który wszystkich nokautuje. I tak się zastanawiam, skąd taka odmiana, bo jak spojrzymy w rekord Janka, to on tak nie nokautował, to raczej były decyzje. Po prostu cały czas mógł nokautować, tylko teraz dopiero w to uwierzył. No, i poczuł to. Poczuł tak, dokładnie, poczuł to, że może to robić. Ja chciałem zapytać o atmosferę tam na miejscu. Walczy się na neutralnym gruncie, co na pewno troszeczkę pomaga. Było dużo luksusów. Obsługa przywitała nawet naszego mistrza w hotelu. No tego jeszcze do tej pory coś takiego chyba nie miało miejsca. Jak wy się tam czuliście? Jak to wygląda? Czy czuć było tę wyjątkowość tej walki o mistrzowski pas? Dokładnie tak. Obsługa profesjonalna od początku do samego końca. Wszystko, co jakieś mieliśmy, jakieś prośby, wszystko od razu było podstawione, załatwione. Mamy kolegę z ochrony, który nam pomagał, Polaka. Wszystko mieliśmy jakby udostępnione, załatwione. Jak ten sukces Jana może wpłynąć na klub, na polskie MMA? Bo znowu odwołam się do słów Mameda Khalidowa. On powiedział, słuchajcie, czas się obudzić. To, że jesteśmy z Polski, nie znaczy, że jesteśmy gorsi. I teraz on uważa, że wszyscy zawodnicy trenujący MMA w tym kraju powinni uwierzyć za sukcesem Janka, że da się po prostu pojechać i zawojować świat. Czy my się czuliśmy gorsi? Nasi zawodnicy jeżdżą i wygrywają. Mamy w naszym teamie w WCA bardzo dużo zawodników, którzy po prostu wygrywają i może nie jest jeszcze w federacji UFC, ale są w innych federacjach też znaczących i też odnoszą tam sukcesy, także myślę, że nie mamy się wstydzić. Sporo perspektywicznych zawodników, o których nie mamy się czego wstydzić. To jest jeszcze trzeba podkreślić, to jest sport i nie zawsze będziemy też wygrywać. Zdarzają się też smutniejsze chwile. I na to też trzeba być. Porażki też są wliczone w ten sport. Kto nie walczy, ten nie przegrywa też. Także tak to bywa. Spodziewaliście się takiego gorącego przywitania tu na lotnisku? Tam dochodziły nas słuchy, ale jesteśmy bardzo, 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 bardzo jest nam miło. Bardzo jest nam miło z tego powodu. Dziękujemy bardzo. A my dziękujemy za cierpliwość. Dziękujemy jeszcze raz. Gratulacje. Gratulujemy oczywiście. Gratulacje, Robert. Robertowie.